No, za nami pierwszy trening, miał pan do dyspozycji 30 piłkarzy. Czy selekcja tych 20 najlepszych będzie prosta, czy może jednak ci piłkarze są na równym poziomie, prezentują ten sam poziom? Było dokładnie 31 zawodników, 3 bramkarzy, 1 start polu. Powiem tak, umiejętności bardzo od słabych do bardzo wysokich. Czy będzie problem z kompletowaniem składu? Jak patrzę na tych chłopców, myślę, że drzemie w nich duży potencjał. A jeszcze to nie wszystkie osoby, które się pokazały na dzisiejszym treningu. Czyli mamy rozumieć, że jeszcze nowe twarze się być może... Ciągle, tak, ciągle, jak już to mówiłem, telefon jest gorący, ciągle jest gorąca linia. I jeszcze dojdą tu chłopcy, którzy na pewno wzmocnią ten zespół. No przed nami miesiąc czasu do rozpoczęcia ligi. No jak ten okres będzie wyglądał? Czy to będzie tak jak w ubiegłych latach w Orkanie jakieś obozy wyjazdowe? Nie, żadnego obozu nie mamy. Trenujemy przez 10 dni do 16, do 15 na obiektach w Brzezinie, a później wracamy do Rumunii.